Pierwszy moment, w którym natrafimy na słowo ocena, to jest już w samych zasadach cudów. I to jest ten druga zasada. Cuda jako takie się nie liczą. Jedyne, co się liczy, to ich źródło przez duże zi, które jest dalece poza oceną. Kochani, nie sposób jest oceniać Boga, no bo jesteśmy na tyle, że tak powiem, zdrowi umysłowo, że jak moglibyśmy oceniać rzeczywistość poza akceptacją tego faktu. I właśnie tutaj jednocześnie nam się pojawiło drugie słowo, co jest przeciwieństwem oceny. Przeciwieństwem oceny jest akceptacja. Ocena jest zawsze wartościująca. Ocena nas zawsze, że tak powiem, odosabnia od tego, co chcemy ocenić, prawda? Bo w przeciwnym razie jest to również nasza ocena, z którą bardzo często byłoby nam niedobrze. Teraz mamy cytat T71. Cudoumysłowe przebaczenie jest tylko poprawą. Nie ma żadnego pierwiastka osądu. Stwierdzenie: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, w żaden sposób nie ocenia tego, co czynią. Jest apelem do Boga o uzdrowienie ich umysłów. Nie odnosi się do wyniku błędu. Ten nie ma znaczenia. Ego też by chciało właśnie, żebyśmy analizowali. Oj, bo to, bo tamto, to, tu, tego. Błąd to jest błąd. Na szczęście tutaj mamy, prawda, cała złożoność jest od tego. Od Boga jest tylko i wyłącznie prostota. Prawda? Błąd to jest błąd. Prawda to jest prawda. W związku z tym i ma to do siebie, że w boskiej doskonałości nie ma miejsca na błędy, bo Bóg nie byłby doskonały. W związku z tym nie może być błędu. Może być złudzenie, że wystąpił błąd, ale to nie jest to samo. Teraz mamy kolejne takie bardzo mocne stwierdzenie, którego wszyscy się strasznie boimy, bo utożsamiany jest ze śmiercią, z przemijaniem, z oceną bardzo surową. O sądzie ostatecznym myśli się powszechnie jako o procesie podejmowanym przez Boga. W rzeczywistości jest on podejmowany przez moich braci z moją pomocą. Jest on ostatecznym uzdrowieniem, a nie wymierzeniem kary. Niezależnie od tego, jak bardzo możesz być przeświadczony, że kara jest zasłużona. Kara jest pojęciem całkowicie przeciwstawnym słusznej umysłowości. A sąd ostateczny zmierza do przywrócenia ci słusznej umysłowości. Sąd ostateczny może być nazwany procesem słusznej oceny. To po prostu oznacza, że każdy ostatecznie osiągnie zrozumienie, co jest wartościowe, a co nie. Po tym będzie można racjonalnie kierować zdolnością dokonywania wyboru. Lecz póki nie dokona się tego rozróżnienia, będą występowały jedynie wahania między wolną wolą, a wolą uwięzioną. Wolna wola to jest wola oczywiście Boga. Nie ma innej woli niż wola Boża. Prawda? I tylko wolą, co jest wolą Boża? Wolą Bożą jest tworzenie. I ono się cały czas dokonuje, niezależnie od tego, czy uprzytamniamy sobie to, czy nie. Oczywiście jesteśmy, my nie mamy w zasadzie pojęcia, jak funkcjonuje umysł, poza tym, czego dowiedzieliśmy się z kursu cudów, że umysł tak naprawdę jest narzędziem wybierania między słuszną a niesłuszną umysłowością. Niesłuszna umysłowość mówi wiele różnych rzeczy i jest to domena ego, a słuszna umysłowość jest to Duch Święty. A my mamy tylko tutaj, możemy się przełączyć, prawda, albo nas, bo właśnie na tym polega rola umysłu, że to, co umysł wybiera, tym się staje, tak? Jeżeli wybierzemy bez ambiwalencji Ducha Świętego, będziemy Duchem Świętym. Jak widać, udaje się to bardzo niewielu osobom. I my się dopiero uczymy tego, no ale przynajmniej kurs cudów oferuje nam jakiś spójny model, prawda? Model. Ja cały czas mówię, że kurs cudów jest kolejną teorią, ale jest wyjątkowo dobrą teorią. Kurs cudów przecież nie uczy nas rzeczywistości, nie uczy nas miłości, tak? Kurs cudów uczy nas, jak odczynić przeszkody w uprzytomnieniu sobie tego, kim naprawdę jesteśmy. Nic więcej. Nie można nas nauczyć miłości. Jak można miłość, którą jesteśmy, nauczyć tego, czym jest miłość? Totalne nieporozumienie, ale wiecie co? Opary złożoności, jak to się mówi. W oparach złożoności toniemy i wydaje nam się, że myślimy. Natomiast tych myśli, które naprawdę tam się kryją w naszym nieświadomym, nie uprzytomniamy sobie. Jezus nam mówi. Jezus nam mówi, tak, tą myślą jest morderstwo, tak? Morderstwo, które przyjęło niewinną formę poddania wątpliwości, czy też
spekulacji, a co by było, gdyby był osobno od Boga, a umysł nie tworzy w ten sposób, że bierze sobie coś, prawda, na zasadzie takiego, co umysł wybierze, tym się staje. Więc jeżeli rzeczywiście wybierzemy pojednanie się, prawda, jeżeli przebłaganie w tym sensie, to wtedy przebłaganie się dokonało, ale musimy je wybrać.